Ludzie mają różne dewiacje. Jedni lubią zakładać ubrania płci przeciwnej, drudzy nie szczepić swoich dzieci, jeszcze inni zamawiać pizzę z ananasem. To ja, to ja. Jako, że dawno nie było filmów w podobnym chorym klimacie, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was listę 10 dziwnych produktów, które fetyszyści mogą kupić w internecie. Alternatywny tytuł dla bardziej przedsiębiorczych 10 skutecznych sposobów jak zarobić na fetyszystach. Polecam. Numer 10 Long Yi to chiński student, który w 2015 roku zbił fortunę na sprzedaży kołder używanych przez studentki z jego kampusu. Nabywcami byli głównie inni studenci, którzy potajemnie podkochiwali się w danych dziewczynach, ale ich nie Nieśmiałość i stulejka nigdy nie pozwoliłyby im zagadać osobiście. Kołdry stanowiące doskonałą pamiątkę, a może raczej pamięciówkę, chodziły po około 100 dolarów każda. Numer 9. Para bliźniaczek z Los Angeles również znalazła nietuzinkowy sposób na zarabianie pieniędzy. 22-letnie Ali i Lexi Kaplan śpią nago z pluszakami, wybranymi przez klientów, a następnie odsprzedają je po cenie wielokrotnie wyższej, nie mniej niż 300 dolarów. Swoje pluszowe igraszki z Batmanem, Halkiem, Darth Vaderem czy nawet Mario lub Pikachu zawsze dokumentują zdjęciami, które dołączają do zestawu. Takie siostry godlewskie, to ja rozumiem. Numer 8. Pewna 24-latka z Londynu zarabia kilka tysięcy funtów miesięcznie, sprzedając nie tylko swoje zużyte majtki, ale również włosy łonowe, obcięte paznokcie, a nawet waciki do uszu czy podpaski. Wszystkie oczywiście odpowiednio wyeksplatowane. Jaśmin, bo tak się nazywa do wejścia na rynek fetyszystów, pchnęły głównie ogromne długi, w których się znalazła. Dzisiaj nie wymieniłaby tej pracy, o ile można to tak nazwać, na żadną inną. Numer 7. Zdarzyło Wam się marzyć o szybkim numerku ze stewardessą na pokładzie samolotu? Wieście lub nie, takich osób jest mnóstwo. Nic więc dziwnego, że niektóre ze stewardess znalazły sobie sposób na dodatkowy biznes, sprzedając w internecie przynajmniej swoje używane rajstopy, a nawet śmierdzące buty. Tak, śmierdzące. Popyt na nie jest tak duży, że popularne serwisy aukcyjne, takie jak eBay, zakazały nawet używania tego typu określeń, jak śmierdzące buty, ponieważ zbyt jasno wskazuje one na fetysz stóp. Numer 6. Kai, 21-letnia studentka z Singapuru, sprzedaje w internecie swoje znoszone majtki i staniki, głównie po to, aby opłacić swoje drogie studia. Ponadto dziewczyna jest jedną z nielicznych w tym biznesie, która oferuje też osobiste spotkania z klientami. Jak reklamuje się na stronie, jej zapach jest odurzający, słodki i piżmowy jednocześnie. Na specjalne prośby i za dodatkową opłatą dziewczyna jest skłonna nawet nasikać w majtki lub podotykać się, mając je na sobie. Numer 5. O ile majtki można jeszcze zrozumieć w końcu zwierzęta już od zarania dziejów wąchają sobie tyłki tak, sprzedaż kilkudniowych, zapoconych skarpetek za 25 dolarów za parę to dla mnie totalne szaleństwo. Tego typu praktyki stosują m.in. Latynoamerykanki z południowej Florydy. Numer 4. Sierra Lynch to 29-latka, której zdesperowani mężczyźni płacą nie tylko za noszoną przez nią bieliznę, ale również śmieci z jej kosza w łazience, w tym przesiąknięte tampony, kępki przetłuszczonych włosów ze szczotki, jednak absolutny rekord ustanowiło zamówienie frustrata, który zapłacił dziewczynie aż 5000 dolarów w zamian za woreczek z jej świeżą kupą numer 3. Nie pamiętam, czy robiłem już odcinek o najdziwniejszych maszynach wendingowych, ale jeśli bym robił, to ta zdecydowanie zajęłaby pierwsze miejsce. Mimo, że maszyny z tego typu wkładem zostały w Japonii zakazane już w 93 roku, wciąż możecie znaleźć ich tam mnóstwo. Mają nawet swoją własną nazwę Burusera, czyli automaty sprzedające majteczki i inne części garderoby, noszone wcześniej przez japońskie uczennice. Maszyny zostały przekształcone z automatów sprzedających wcześniej papierosy, Dzisiaj za każdą sztukę majtek pobierają około 80 dolarów. Numer 2. Japońska firma o nazwie Seiren sprzedaje lub sprzedawała limitowaną edycję bawełnianej bielizny o nazwie Hawajska Bryza. Nazwa nie wzięła się znikąd. Według ich strony internetowej każda para bokserek czy innych majtek wisi na sznurku na jednej z hawajskich wysp i wietrzy się, a raczej przesiąka hawajskim powietrzem, przez około 48 godzin. Majtki są firmowe, np. Calvina Kleina czy Ralfa Lorena, ale w hawajskiej wersji sprzedawane są po dwukrotnie zawyżonej cenie. Mm. Wąchałbym. Numer 1. Istnieje też coś takiego jak diaperyzm. Jest to nic innego jak fetysz związany z noszeniem pieluch. O ile o zwykłe pieluchy nie trudno, kupicie je w prawie każdym sklepie, tak o zużyte pieluchy trochę ciężej. Na szczęście czarny rynek, a może bardziej brązowy rynek okupcianych pieluch zdaje się bez problemu rosnąć w internecie. W Google znajdziecie całe mnóstwo stron, na których znajdziecie pieluchy, czasem wraz z dokładnym opisem tego, co jadł maluch. Albo i senior. W końcu niektórzy starsi też je noszą. Okej, okay, i tym czarnorynkowym, jak niedziela handlowa w Nigerii, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, między innymi, 10 najdziwniejszych promocji i gratisów w sklepach. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Wyświetlają się właśnie na ekranie, jak również mój prywatny Instagram oraz oficjalny sklep z koszulkami. Ja się z Wami żegnam. Cześć!